Ale to wszystko, z czym spotykamy się w jej życiu, wcale nie przeszkadza, żeby Teresa w swojej doktrynie przyjęła tezę zupełnie przeciwną. Faktycznie, odnośnie doskonałości chrześcijańskiej, Teresa nie kładzie akcentu na tych nadzwyczajnych zjawiskach nadprzyrodzonych. Dla niej te nadzwyczajne zjawiska, które my określamy mistycznymi, nie mają większego znaczenia. Teresa akcent kładzie na mocnym życiu wiary, na przeżywaniu cnót chrześcijańskich. I w tym ta mała święta z Lisieux upodabnia się do swoich wielkich mistrzów, Teresy od Jezusa, Jana od Krzyża. Teresę nie interesują nadzwyczajne zjawiska, fenomeny mistyczne, ale interesuje ją zwyczajne, proste życie wiary. Nie tylko to. Teresa dochodzi wręcz do stanowczego i świadomego odrzucenia mistyki tak rozumianej, jako coś nadzwyczajnego, jako coś niecodziennego, jako coś, co jest dostępne tylko dla nielicznych. Tak rozumianą mistykę Teresa stanowczo odrzuca. A w tym właśnie wydaje się wychodzić nawet ponad mistyków hiszpańskich, którzy szczyt życia chrześcijańskiego upatrują właśnie w mistyce. W doświadczaniu tego, co dla nas niepojęte. Gdy mówią o mieszkaniach, o różnego rodzaju stanach wyższych, niższych, o doskonalszym i mniej doskonalszym życiu, Teresa to wszystko odrzuca. To nie jest dla niej. Te podziały, te rozróżnienia nie są na jej głowę. To nie jest jej droga, ani droga małych dusz. Dusz idących jej małą drogą. Teresa nie chce kontemplować ani widzieć, sama powiada, nie chcę widzieć dobrego Boga na tej ziemi. Nie, absolutnie. A jednak Go kocham. Podobnie kocham również Matkę Bożą i świętych, ale ich też nie pragnę widzieć. Wolę żyć w wierze. To jest tym dziwniejsze, że Teresa faktycznie, jak przed chwilą zaznaczyłem, widziała Matkę Bożą, która do niej się uśmiechnęła w czasie choroby. A jednak mówi, nie chcę widzieć, nie pragnę tego, to mnie nie interesuje. Teresa, wydaje się, płaciła wysoką cenę za wizję, jaką miała, wizję Matki Bożej, uśmiechniętej, żeby teraz jeszcze miała pragnąć czegoś podobnego. Wszak właśnie ten fakt, że opowiedziała kiedyś w klasztorze o widzeniu uśmiechniętej Matki Bożej, spowodował lawinę pytań, które bardzo dręczyły Teresę. Teresę to nie interesuje. Teresa wie, że te cudowne, nadzwyczajne, niecodzienne zjawiska fascynują ludzi i wyciągają ich na zewnątrz. W Teresie zrodziła się jakaś instynktowna nieufność do wizji, które zawsze mogą być bardzo niebezpieczne dla człowieka.
Szuka więc racji, przy pomocy których wykazałaby wyższość wiary nad wizjami. Przede wszystkim Teresa ma swoją koncepcję miłości. Miłości, która jest raczej zjednoczeniem, aniżeli wizją. Jest raczej posłuszeństwem Bogu, aniżeli doświadczaniem szczęśliwości i jakiegoś błogostanu. Tak napisała już na łożu boleści. Nie potrafię karmić się niczym innym, jak tylko prawdą. Dlatego też nigdy nie pragnęłam wizji. Zauważmy krótkie słowa, jedno krótkie stwierdzenie, jak dogłębnie ukazuje nam jej drogę duchową. Gdy w maju 1890 roku jej rodzina odbyła pielgrzymkę do Lourdes, Teresa jest co dopiero kilka, jeśli kilkanaście miesięcy w klasztorze, napisała do swojej siostry Paulinki: nie mam żadnej ochoty, aby jechać do Lourdes i wpadać tam w ekstazę. Wolę monotonię cierpienia. Pisze Teresa z łoża boleści, prawie umierająca. Wolę monotonię cierpienia, aniżeli ekstazy w Lourdes. Nowicjuszkom mówi, że pragnienie objawień jest grzechem powszednim. Och, nie, nigdy nie pragnęłam dla siebie nadzwyczajnych łask. To nie wchodziło w ramy mojej małej drogi. Publikacja jej autobiografii będzie pożyteczna dla wszelkiego rodzaju dusz, z wyjątkiem tych, które idą drogami nadzwyczajnymi. Teresa wskazuje więc na przykład Maryi, która szła nie drogą nadzwyczajną, ale właśnie zwyczajną. Następnie wskazuje na samego Jezusa, który umarł na krzyżu, doświadczając udręk, trwogi i lęku, a jednak to była, pisze Teresa, najpiękniejsza śmierć z miłości, jaką kiedykolwiek widziano. Umrzeć z miłości, mówi dalej Teresa, bynajmniej wcale nie oznacza umrzeć w ekstazie. W swoim życiu zakonnym Teresa nie doświadcza jakichś nadzwyczajnych zjawisk. Również noc, którą przeżywa, różni się od nocy Jana czy Teresy z Awila i zasługuje na naszą szczególną uwagę. W okresie Wielkanocy 1896 roku, a więc na rok przed swoją śmiercią, po Wielkim Piątku, gdy Teresa po raz pierwszy zaczęła pluć krwią, Jezus dał jej wyraźnie poznać, że istnieją rzeczywiście dusze bez wiary. Dusze, które tracą ten cenny skarb, gdyż nadużywają tej łaski. A ponieważ Teresa, jak zwykle, ofiaruje się cierpieć za nie, Bóg pozwolił, aby duszę jej spowiły najgęstsze ciemności. Takie ciemności, że myśl o niebie, do tej pory dla niej słodka, stała się teraz przedmiotem walki i udręki. Teresa rzeczywiście wchodzi w ciemną noc, o której tyle pisał święty Jan od Krzyża, i solidaryzuje się w ten sposób, poprzez swoje wewnętrzne doświadczenie, z tymi wszystkimi, którzy żyjąc na świecie, na zewnątrz, utracili wiarę,
stracili z powodu swoich zaniedbań, utracili łaskę wiary. Teresa solidarnie przeżywa razem z nimi udręki dotyczące wiary. Nie widzi nic. Myśl o niebie stała się dla niej przedmiotem walki i udręki. I ta sytuacja trwa właściwie aż do samej śmierci. I Teresa ten stan akceptuje w pełni. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć dłuższy fragment. Jak Teresa opisuje ten stan, w którym w tej chwili się znajduje. Ach, Panie, Twoje dziecko zrozumiało jednak boskie światło, więc przeprasza Cię za swych braci, niewierzących, tych, którzy utracili wiarę. Godzi się pożywać chleb boleści tak długo, jak Tobie się będzie podobało i wcale nie ma ochoty wstać od tego stołu zastawionego goryczą, przy którym pożywiają się biedni grzesznicy, zanim nadejdzie dzień przez Ciebie oznaczony. Ale czyż nie może wołać w imieniu swoim i swoich braci: zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy biedni grzesznicy? O Panie, dozwól nam odejść usprawiedliwionymi. Niech ci wszyscy, którzy nie byli dotąd oświeceni jasnymi promieniami wiary, zobaczą w końcu jej światło. O Jezu, jeśli trzeba, by dusza miłująca Ciebie oczyściła stół przez nich skalany, pragnę gorąco pożywać ten chleb ciężkich doświadczeń, aż do chwili, w której spodoba Ci się wprowadzić mnie do Twego promiennego królestwa. O jedną tylko łaskę proszę, abym Cię nigdy nie obraziła.